plantach krakowskich. Jestem teraz sama, bez Wiki, bo Wiki pojechała na jeden dzień, właściwie na pół dnia do domu, bo musi jakiś dokument wziąć. No i w sumie idzie tylko do domu i z powrotem przyjedzie zaraz. To znaczy, że zaraz to nie jest takie proste. No, w każdym razie pod wieczór ma przyjechać. To potem pojedziemy razem do domu. Tu w Krakowie oczywiście. No i tak pusto. Chciałam pokazać, jak jest pusto na plantach teraz. To jest środek tygodnia. Szkoła się zaczęła. Wakacje się skończyły. No i jakieś takie pustki są. Jest koło 14. To w sumie środek dnia. No. Jakieś pani z pieskiem. Ja idę teraz sobie nad Wisłę. Tam sobie pochodzę i zobaczymy. Chciałam wam pokazać jedno drzewo tutaj na plantach. Jest bardzo rozłożyste, bardzo duże i ogrodzone takim sznurami. To jakie to ma, jaka to jest rozpiętość, jaka średnica tego drzewa. Tutaj widzę, coś z gałęzią jest już nie tak, ale zaraz was pokażę. Ogromne jest to drzewo, może mi się uda za chwilę z daleka pokazać. Takie duże to drzewo. A teraz wam pokażę takie normalne drzewo. I tu mi nie chodzi o wysokość, jak o rozpiętość tego drzewa.
Krakowie to są wieczne korki. Wszędzie stoi się w korku. Nie chciałabym tu mieszkać, bo tutaj jest masakra. Już się bardziej autobusem mi chyba opłaci jeździć niż samochodem. Chociaż autobusem też nie bardzo, bo opłaci się bilet na godzinny, czasowy. Stoi się większą część w tym korku. No i bilet przepada i trzeba kupić następny. To już tak nie powinno być. No. Wieje wiatr i pewnie nie będziecie słyszeli, co ja mówię. No, taki widoczek z ławeczki. Siedzę sobie na ławeczce. No i odpoczywam. Dzisiaj ubrałam kurtkę pikowaną, bo było bardzo chłodno rano. Niedawno ją musiałam zdjąć, bo jak słońce wyszło, to słońce jednak bardzo przygrzewa. I to jest tak, iść w kurtce, to można umrzeć z gorąca. Jak się zdejmie, ten wiatr jest taki troszkę zimny i czasami taki większy. No właśnie nie jest jakieś takie porywy duże, no ale jednak. To się robi człowiekowi chłodno i kurczę, nie wiadomo jak się ubrać dzisiaj. Dzisiaj sobie ubrałam adidaski, nie wiem czy dobrze widać. Reeboki. Stare jak świat. Musiałam poczekać, aż ludzie przejdą. Wybrałam sobie te adidasy, żeby mi było łatwiej chodzić. Znaczy łatwiej, wygodniej, żeby mi się chodziło. Bo w tych balerynkach to chodzę jak w laćkach, jak w papućkach. I zauważam, że na dłuższą metę to mnie to męczy, bo jakieś takie małe kroki robię. A w tych rybokach to się jakoś sprężynuje i samo się idzie. A teraz będę kończyć, bo znowu ludzie idą. Na tej ławeczce sobie siedziałam. Was mówiłam i taki widok za mną był. Tam jest Wawel, jak wiecie. Ona się tak jakaś brązowa wygląda. Taka jakby zamulona. A teraz sobie pójdziemy na skałkę. A na skałce znaleźliśmy ostatnio jeżyka. Ptaszka jeżyka. I go uratowaliśmy. I Mareczek dostał wiadomość zwrotną z tam z Vertica, chyba się nazywało, z tej fundacji, gdzie zawieźliśmy tego jeżyka. Po jakimś czasie, że jest uratowany, że przeżył i że pani przywiozła go w to samo miejsce, go tu wypuściła na skałce, ponieważ ta właśnie pani, która przyjmowała, mówiła, że ona jest właśnie, że to są jej okolice, ona tu w pobliżu mieszka. No i go wypuściła w swoim środowisku. Nie wiem, czemu tam się ludzie idą z parasolką, bo deszcz nie pada, chyba że się od słońca chronią. Z tamtej strony życie pełną gębą. Wszyscy się spieszą, praca, obowiązki. Tam znowu pogotowie. Tutaj co chwilę jeździ pogotowie. Praca, obowiązki, pośpiech. A tu jak się popatrzy w tą stronę, cisza, spokój. Cisza, spokój. Taki odpoczynek, chill out, jak to mówią. No. A tutaj znowu pośpiech.
tamtą stronę i się jedzie na Tyniec autobusem. Gdyby tak stąd jechać, to do Tyńca się dojedzie. Tak ostatnio jechaliśmy. Jak byliśmy za poprzednim wyjazdem, to tam jechaliśmy z Markiem, Darkiem, Wiki i ja. Tu sobie tu bardzo dużo ludzi na rowerach jeździ i w sumie się nie dziwię, bo jak takie korki, to ludzie się przemieszczają rowerami, hulajnogami. A chociaż hulajnogami to raczej turyści, ale rowerami się mieszkańcy przemieszczają bardzo dużo. Wszędzie potem jest tak, że jest dużo rowerów zaparkowanych. I to jest kościół na Skałce. Teraz wejdziemy tam na dziedziniec. To wam pokażę tak coś bliżej. Nie wiem, czy do kościoła mi się dzisiaj uda wejść, bo nie wiem, czy tu są otwarte kościoły. U nas na przykład w Bytomiu to w ciągu dnia chyba raczej są zamknięte kościoły. Ale zobaczymy. No. Zakon Oliński, o ile się nie mylę. Wszystko byłoby fajnie, gdyby w tle nie było widać domów. Wszystko psuje. Tu nic nie ma. Fuj, ale śmierdzi ta woda. Tu jeszcze coś jest. Zaraz wam pokażę dalsze. Nie wiem, czy tam widzicie. Tam dalej na schodach znaleźliśmy tego jeżyka. Wam pokażę.
Tam jest studnia niby do picia woda. Jest napisane, że jest zdatna do picia. A ona tak cuchnie. Myśmy kiedyś tak z Markiem przyszli tu i sobie napuścili tej wody do butelek. I jeszcze prędzej wylewaliśmy. Właściwie to potem wyrzuciliśmy chyba tą wodę do butelki. Woda zdatna do picia, ale ona jest tak śmierdząca, że ja nie wiem. Takimi jajami śmierdzi, dosłownie. Nie wiem, może tam czegoś jest za dużo albo co, ale... mogę pokazać, bo tutaj ludzi nie widać, tylko na tle tej śmierdzącej i brudnej wody. No, dzisiaj tak wyglądam, tak jestem ubrana. Ja tu mam kurtkę. No. A teraz pójdziemy sobie do kościoła, zobaczymy, czy tam można wejść, bo tu jeszcze nigdy nie byłam. Mam nadzieję, że jestem ostra.
odpoczywają sobie.
Idzie wiki, idzie wiki. No i kończy się już dzień i dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę, za subskrypcje nowe, łapeczki, komentarze i zapraszam Was na następny vlog oraz do subskrybowania, komentowania i łapeczkowania. Dziękuję Wam, dobranoc, baju, baju, pa, pa.